Jakby ktoś jeszcze miał jakieś wątpliwości, to ogłaszam, że jest to bardzo ważne wydarzenie. SPS Konspol sukces w drugiej lidze! Finał, który myślę, że przejdzie do historii słupeckiego sportu, być może również sportu w Polsce, bo niektóre kluby zastanawiają się, żeby zmienić nazwę na Defektor. Po tym pobycie u nas w Słupce i później po wizycie zarządu w Warszawie. Ale już na poważnie, przed nami, zapominamy o starym sezonie, przed nami sezon nowy, nowe wyzwanie. Trzeba utrzymać formę sportową, ale wiąże się to również z odpowiednio większymi nakładami finansowymi. I tutaj ze strony samorządu miasta deklaruję, że ta kwota na siatkówkę w przyszłym, może nie sezonie, bo sezon nie równoważy się z rokiem budżetowym, ale w przyszłym roku budżetowym ta kwota wzrośnie. Nie powiem o ile, bo radny ziemski mnie potem będzie rozliczał, ale na pewno będzie to wzrost znaczący. Chciałbym złożyć podziękowania wszystkim zawodnikom, którzy w tym sezonie reprezentowali barwy SPS-u. Nie będę może tego robił indywidualnie, ale sukces jest naszym sukcesem, ale zawodnicy są zespołem najważniejsi. Ale drużyna to także osoby, które wykonują dużo czarnej roboty poza boiskiem i teraz chcielibyśmy ich uhonorować. Chłopacy, to co wy zrobiliście, takiego zespołu jeszcze w życiu nie miałem po prostu. I no co tu więcej dodać, każdy z was zostawił kupę serducha na boisku. Ci, którzy czasami nie wyszli na to boisko, tak samo wiele zrobili dla tego zespołu, bo po prostu bez was też by tego nie było. Także dziękuję wszystkim, dziękuję całemu zespołowi. Jesteście dla mnie wielcy. Dziękuję.